USA. Nowa mutacja. Potwierdzony pierwszy przypadek zmutowany wariant koronawirusa w kolejnym kraju. W stanie Colorado potwierdzono we wtorek pierwszy przypadek zakażenia zmutowanym szczepem koronawirusa, który po raz pierwszy został zidentyfikowany w południowo-wschodniej Anglii. Powiadomił o tym gubernator Jared Polis. Mamy pierwszy przypadek COVID-19.1.7 w Colorado, tego samego, który szerzy się w Wielkiej Brytanii, napisał Polis na Twitterze. Według stacji telewizyjnej CNN zakażeni koronawirusem WI-202-1201, bo takie oznaczenie nadano w Wielkiej Brytanii nowej odmianie koronawirusa, wykryto 20-latka z hrabstwa Elbert, Colorado, który ostatnio nigdzie nie podróżował, musiał zatem zakazić się na miejscu. Nowy wariant odznacza się wyjątkowo wysoką dynamiką rozprzestrzeniania się i jest bardziej zakaźny, podkreślają amerykańskie media. Mężczyzna, u którego wykryto ten wariant koronawirusa, przebywa obecnie w izolacji. Będziemy uważnie monitorować ten przypadek i przyglądać się wszystkim bieżącym danym dotyczącym COVID-19, zapewnił gubernator. Biuro Polisa podkreśliło, że na obecnym etapie stanowe służby medyczne koncentrują się na odtworzeniu siatki potencjalnych kontaktów mężczyzny z innymi ludźmi. Powołując się na opinie przedstawicieli służby zdrowia w różnych krajach, CNN zwraca w swych materiałach uwagę na fakt, że odkryty w Wielkiej Brytanii szczep koronawirusa nie jest bardziej śmiercionośny niż wariant dotychczas występujący w Stanach Zjednoczonych. Stacja przytacza opinie brytyjskich specjalistów do spraw zdrowia publicznego, którzy przekonują, że nie ma żadnych przesłanek, by przyjąć, iż zakażenie tym wariantem wiąże się z wyższym ryzykiem i koniecznością hospitalizacji czy większym prawdopodobieństwem zgonu. Poza Colorado w Stanach Zjednoczonych nie odnotowano dotąd żadnego innego przypadku zakażenia zmutowaną wersją koronawirusa.